Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Tu Strategy and Future, Jacek Bartosiak. Ze mną jest pan generał dywizji w stanie spoczynku, Leon Komornicki. Witam, panie generale. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Jeden z moich ulubionych rozmówców, muszę przyznać, i zrobię taki coming out. Dosyć często rozmawiamy. Gdzieś ta debata się toczy o potrzebie rozwoju sił zbrojnych i odpowiedzi na to, co się dzieje w sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i w ogóle w związku z naszą ojczyzną. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Pan generał dywizji, Leon Komornicki, nasz dzisiejszy gość, jest w stanie spoczynku, jeśli dobrze pamiętam, od 1997 roku, panie generale, tak? 98 kwietnia 1998 roku. W porządku, to taka poprawka i był dowódcą, między innymi dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego w latach 90., w tych latach transformacji, bardzo zasłużony dla sił zbrojnych, znakomity dowódca wojsk pancernych i zmechanizowanych. Proszę mnie poprawiać, jeżeli coś ale taki przynajmniej obraz rysują inni ludzie, którzy pana opisują, panie generale, więc tak to przedstawiam. I do tej pory żywy uczestnik debaty o potrzebie, o takim, a nie innym kształcie sił zbrojnych RP, o potrzebie rozumienia terenu. Dość powiedzieć, że mieliśmy dwie debaty w Stowarzyszeniu Euroatlantyckim, prawda, na temat w ostatnim miesiącu, w których razem uczestniczyliśmy, między innymi na kanwie Armii Nowego Wzoru. Także, panie generale, może zacznijmy od ogólnego pytania. Gdzie jesteśmy? To znaczy, jakim jesteśmy w momencie z punktu widzenia pańskiej perspektywy, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, ale w kontekście oczywiście bezpieczeństwa wojskowego i co Wojsko Polskie musi zacząć robić? Do czego musimy być może wrócić? No, oczywiście, że bezpieczeństwo Polski determinują te wszystkie zjawiska, które zachodzą w przestrzeni geostrategicznej i w europejskim środowisku bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, te procesy, które zachodzą na styku z Rosją, która na przestrzeni ostatnich 20 lat nie tylko stała z kolan, ale odbudowała swój potencjał militarny, swoją też pozycję w europejskim środowisku bezpieczeństwa jako liczący się gracz i także który jest zapraszany do wielu rozstrzygnięć w geostrategicznym wymiarze, tym także przez Stany Zjednoczone. I oczywiście o względy Rosji zabiegają także Chiny i ta współpraca w dużej mierze w wielu obszarach trwa. I to wszystko determinuje nasze bezpieczeństwo, naszą obronność. Czy jesteśmy, w którym momencie my jesteśmy? Czy jesteśmy do tego przygotowani? Nie, my jesteśmy na dobrą sprawę na początku drogi osiągania tych zdolności, które powinny być udziałem Wojska Polskiego czy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Początku drogi, powtarzam, z tym, że jest to wszystko czynione w oparciu o dosyć intuicyjne działania w wielu przestrzeniach brakuje nam na dzień dzisiejszy adekwatnej strategii obrony państwa. Strategię bezpieczeństwa, jak wiadomo, mamy. Ona została wydana w 2020 roku, a więc po dłuższym okresie czasu i po prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast nie pojawiła się do tej pory w przestrzeni publicznej strategia obrony Rzeczypospolitej, czy strategia obronności, która powinna być taką kanwą do budowania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, kanwą do powstania strategii wykonawczych poszczególnych resortów, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej, które powinny być sobą spójne i gwarantować zbudowanie potencjału obronnego państwa Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko sił zbrojnych, powtarzam, który byłby miał charakter odstraszający i przeciwzaskoczeniowy. Bo w takiej sytuacji się znajdujemy, gdzie Rosja, prowadząc dzisiaj daleko idącą w wielu przestrzeniach wielodomenową wojnę informacyjną,
prowadzi, uderza w ten istotny element tego systemu obronnego państwa, jakim jest społeczeństwo. Uderza w społeczeństwo i fundamentem tej strategii, czy tego potencjału obronnego państwa powinno być obronnie i psychologicznie przygotowane społeczeństwo, odpowiednio zabezpieczone, zagospodarowane racjonalnie w strukturach sił zbrojnych, w tym oczywiście w Wojsku Obrony Terytorialnej i systemie pozamilitarnym, który jest obrony cywilnej kraju. Więc generalnie rzecz biorąc, brak strategii powoduje, że w tej części jawnej, która w tej przestrzeni publicznej powinna być też elementem odstraszania, wyrazem naszej determinacji i gotowości i woli do obrony Rzeczpospolitej, powoduje, że te działania, które są podejmowane w wielu przestrzeniach, są sobą niespójne i nie powodują, że powstaje efekt synergii, czy powstaje coś, co ma określoną wartość, bo jak wiadomo, potencjał obronny państwa ma wtedy swoją wartość, jeżeli te wszystkie elementy, które stanowią jego sile, są ze sobą spójne. System obronny państwa Rzeczpospolitej Polskiej powinien składać się z następujących elementów. To jest wiodąca jest tutaj polityka zagraniczna, fundamentem której jest polityka wewnętrzna państwa. Następnie to jest potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy, to jest kolejny filar systemu obronnego państwa. Następnie są siły zbrojne, które powinny składać się z dwóch komponentów, a więc wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej w naszym położeniu, w naszej sytuacji. Następnie jest obrona, cały system pozamilitarny, a w tym wszystkim najistotniejsza obrona cywilna kraju, która zagospodarowuje tą część społeczeństwa, oprzyrządowuje oczywiście, która powinna nie stać biernie, ale też znać swoje zadania na wypadek wojny, na wypadek kryzysu, na wypadek zagrożenia i tak dalej i podejmować w tym zakresie określone wysiłki. Więc to wszystko powinno być zbudowane na fundamencie obronnie i psychologicznie przygotowanego społeczeństwa. To wszystko powinno być zbudowane. Jeżeli tego fundamentu nie ma, a ten stan dzisiaj, jeżeli chodzi o świadomość społeczeństwa, jego wiedzę, jego odporność psychologiczną, jego zagospodarowanie tego społeczeństwa, tej przestrzeni obrony państwa, no jest dzisiaj praktycznie nie takie, jakie powinno być, czyli jest praktycznie, nie stanowi tego trwałego, jest trwałym fundamentem, tego, na którym powinny być osadzone te filary. Oczywiście teraz przechodzimy do sił zbrojnych. Tutaj także ten materiał, który panowie przedstawili się w ramach Armii Nowego Wzoru, pokazuje najlepiej, jaki jest tego stan. Gdzie jesteśmy? Ale powtarzam jeszcze raz, siły zbrojne stanowią dzisiaj w naszym położeniu i zawsze zresztą element siły obronnej państwa, stanowią jego element, tego potencjału obronnego. W związku z tym państwo całe sobą w racjonalny sposób musi być przygotowane do kryzysu i wojny. I tym, który stanowi na nas dzisiaj największe zagrożenie, a tym zagrożeniem jest Rosja. Rosja, która, jak wiadomo, ja powtarzam, prowadzi wojnę informacyjną, ale też prowadzi, korzystając z nowych technologii, rozwiązań w różnych obszarach, eskaluje, na tej drabinie eskalacyjnej prowadzi, eskaluje swoje działania w obszarze w środowisku europejskiego bezpieczeństwa na styku z swoimi sąsiadami w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest z Ukrainą, i które jest najistotniejszym tym elementem, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. I nieprzypadkowo też jest dla Rosji kluczowa, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy Rosja przesunie się swoje położenie na styku bezpośrednio z granicą Rzeczpospolitej i będzie podważać tym samym istnienie NATO
i obecność Stanów Zjednoczonych w Europie. Czy nastąpi tym samym redefinicja całego układu sił w Europie i tak dalej, i tak dalej. Panie generale, no właśnie dzielimy ten pogląd. To jest taki bardzo naprawdę skrócone i dobrze przedstawione podsumowanie sytuacji strategicznej. Wspomniał Pan o naszym szczególnym położeniu, że potrzebujemy mieć wojsko operacyjne i wojsko obrony terytorialnej. To przechodząc już taki do strategiczno-operacyjnego wymiaru, na czym polega to szczególne położenie Polski? Jak to się przekłada na ukształtowanie i uformowanie takiej, a nie innej, według Pana, jak powinna ona oczywiście wyglądać, siły zbrojnej z punktu widzenia właśnie geografii, tego położenia, wyzwania, o którym mówiliśmy przez ostatnie 5 minut? Oczywiście położenie to jest od wieków niezmienne. Oczywiście Polska poszerzała swoje terytorium na wschód i bardzo dobrze zabiegała o to, żeby odsunąć Rosję od tego pomostu łączącego Europę Wschodnią z Zachodem, na której znajduje się Polska, żeby mieć przed sobą określone przestrzenie buforowe, pozwalające ich gwarantować większe bezpieczeństwo i tym samym rozwój. W związku z tym to położenie buforowe, to położenie na pomoście Europy między Wschodem i Zachodem, między Rosją a Zachodnią Europą, zobowiązuje nas do tego, żebyśmy niezależnie od tego, że jesteśmy w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy też mamy sojusz z Stanami Zjednoczonymi, zbudować własne dostateczne wystarczalność obronną państwa, taka, która by zagwarantowała, niezależnie od tego, czy jesteśmy w sojuszu, czy też w NATO, Stanami Zjednoczonymi, czy w NATO, zagwarantować nam bezpieczeństwa, jednocześnie niezbędny potencjał do tego, żeby być w bezpośrednim otoczeniu, spełniać określoną rolę, być graczem, być tym, który oddziałuje na to, na decyzje, procesy decyzyjne, jakie w tej przestrzeni zachodzą. W związku z tym Rosja, która cały czas poszerza swoje terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie, będzie dążyła do odbudowy swoich wpływów w tej przestrzeni, w której my się znajdujemy. To jest kluczowe ze względu na ten styk z taką potęgą, jaką są Niemcy. Więc to jest i tym samym podważyć istnienie tych rozwiązań decydujących dzisiaj o naszym bezpieczeństwie, jak jest NATO i obecność Stanów Zjednoczonych. To jest w interesie Rosji. Rosja, jak wiadomo, swój potencjał militarny przeznacza prawie 50% budżetu PKB, budżetu na rozwój swojej armii, a więc bardzo dużo w porównaniu z innymi państwami. I w związku z tym te działania w tym obszarze są tam najważniejsze, najistotniejsze i one są podporządkowane polityce. Czyli polityka generalnie rosyjska jest polityką o dużym stopniu zmilitaryzowaną, podporządkowaną interesom realizacji tych celów politycznych poprzez silną armię i jej potencjał i technologię, które ta armia posiada. Wszystkich przestrzeniach, wszystkich domenach. I te zdolności Rosja rozwija. W związku z tym musimy mieć tą świadomość, że nasze położenie zobowiązuje nas do tego, żebyśmy niezależnie, jeszcze raz powtarzam, obecności w sojuszu Stanów Zjednoczonych, w NATO, czy też mając sojusznika z Stanów, jakimi są Stany Zjednoczone, budowali własne zdolności, własną dostateczną wystarczalność obronną, żeby tym samym być przy stole negocjacyjnym, kiedy będą rozstrzygane losy, czy są rozstrzygane losy dzisiaj w tej przestrzeni naszego bezpieczeństwa. No właśnie, i to jest kluczowe. Na jakie elementy by Pan postawił? No mówimy teraz, rządzący mówią o wielkiej modernizacji wojska, pojawią się wielkie pieniądze teraz, właściwie chyba rozpoczyna się debata na temat tego, w którą stronę ma to zmierzać. Na co by Pan postawił, zważywszy na Pana doświadczenie jeszcze
Pamiętam tę historię, panie generale, proszę też potwierdzić lub zaprzeczyć, że był pan chyba pierwszym z dowódców dużych związków taktycznych, który prowadził ćwiczenia, można powiedzieć, na wschodzie Polski, zaraz w trakcie transformacji, które no, można było interpretować, są wymierzone w Rosjan w tym sensie, żeby móc bronić Polski od wschodu. Więc ma pan też takie doświadczenia czasu przejściowego, tak, pod tym względem. Na co stawiać zatem? Jak to, od czego by zaczynać? Oczywiście trzeba zacząć od tego, co już powiedziałem na wstępie, od strategii, czyli mieć, jaką powinniśmy mieć strategię obrony państwa. To jest najistotniejszy element tego wszystkiego. Więc to jest determinowe. W oparciu o to powinniśmy budować nie tylko to, czym stanowią siły zbrojne, ale także pozostałe elementy stanowiące o potencjale obronnym państwa. Oczywiście na fundamencie, jeszcze raz powtarzam, obronie i psychologicznie przygotowanego społeczeństwa, i tutaj trzeba rozpocząć ten proces, bo dzisiaj nasze społeczeństwo jest obiektem czy przedmiotem ataku tej wojny informacyjnej, jako że jest słabe, jest nieprzygotowane, jest nieświadome, jest też zdezintegrowane i ta dezintegracja będzie się pogłębiać. Bez tego fundamentu nie uda nam się, nawet jeżeli zbudujemy silną armię, nowoczesną armię, nie zdołamy tym samym zagwarantować tego, co się nazywa odstraszaniem. Czyli fundamentem jest system odporności państwa, można powiedzieć. W związku z tym to jest zbudowanie tych wszystkich elementów, które niezależnie od potencjału tego fizycznego trzeba budować, też w tej przestrzeni informacyjnej odporność społeczeństwa na dezinformację, na działania informacyjne Rosji skierowane właśnie wobec społeczeństwa. I to wszystko możemy uczynić poprzez edukację obronną. W związku z tym edukację też spójną z potrzebami obronnymi państwa. Prowadzono na po prostu wieloszczeblowo, wielopłaszczyznowo. I jako że też i społeczeństwa wywodzą się politycy, klasa polityczna, elity i tak dalej, wojskowi, to też tak bardzo jest istotne. To musimy wszystko uwzględnić przy budowaniu świadomości, ale też woli i potrzeby obrony Rzeczpospolitej w społeczeństwie. Bo jeżeli ona zostanie złamana, a doświadczenia historyczne nam pokazują, że nawet armia najlepiej wyszkolone, posiadające nowoczesny sprzęt, nie oparte na tym fundamencie, nie mające tego fundamentu, niespójne z tym fundamentem, który jest nieprzygotowany, niezagospodarowany, niezabezpieczony, armie te przegrywały wojny, bitwy, wojny i tak dalej. Najnowszym przykładem jest tego, oczywiście może nieadekwatnym dla nas, ale on jest tak bardzo obrazowy, społeczeństwo afgańskie, to co stało się w wojnie afgańskiej, że budowano armię afgańską na fundamencie feudalnego państwa. Tak. I tym samym ta armia nie spełniła swojej roli, mimo że przecież NATO i przecież my braliśmy udział w wyszkoleniu tej armii, ta armia została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który nie został w ogóle użyty. No tak. To jest jedno. Natomiast same siły zbrojne oczywiście są tym najbardziej wysublimowanym elementem potencjału państwa, który z tym wszystkim oczywiście musi być spójny i to jest istotne, żeby odpowiadał na te wszystkie zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tą w związku z tym postawić na armię nowego wzoru, co panowie mówicie. To jest bardzo ważny atrybut naszej wiarygodności, nie tylko jeżeli w bezpośrednim otoczeniu, ale także wśród sojuszników. I tym samym możliwość uzyskiwania czy też pozyskiwania tego, czego nie możemy posiadać w tych zdolnościach od sojuszników będzie możliwa. Jeżeli tej zdolności nie będziemy posiadać, tych fundamentalnych, podstawowych, na które powinna posiadać nasze siły zbrojne, trudno oczekiwać w związku z tym efektywnej pomocy od naszych sojuszników. I w tej przestrzeni jest bardzo istotne, żeby tą armię nowego wzoru zbudować. Na pewno nie uda nam się uzyskać, i tutaj już przechodzę do konkretów, nie uda się nam uzyskać
powodzenia czy też przewagi w powietrzu. To jest bardzo istotne. Jeżeli chcemy prowadzić efektywną obronę, czy manewrową i tak dalej, to jest istotne, żebyśmy mieli przewagę w powietrzu. I tej przewagi w powietrzu nie będziemy posiadać, to praktycznie rzecz biorąc wszelkie manewry nie będą możliwe do wykonania. Bez zagwarantowania tej przewagi w powietrzu. Na pewno trzeba dążyć do tego, żeby w związku z tym, że Stany Zjednoczone czy siły lądowe tutaj, wojska NATO nie są przygotowane, żeby w odpowiednim czasie nawet dotrzeć w rejon wojny, czy też w obszar wojny, która będzie prowadziła Polska na wschód od Wisły. Europa tej zdolności nie posiada, armie europejskie nie posiadają, o czym panowie mówicie i to jest prawda. I to trzeba przyjąć do wiadomości, a nie żyć iluzjami, nie powtarzać puste hasła, z których nic nie wynika. To jest twarda rzeczywistość. I kraje te nie są zainteresowane, takie jak Francja i Anglia, i nie wierzą w to, że taka wojna może zaistnieć w naszej przestrzeni. W związku z tym do tego się nie przygotowują. Natomiast Stany Zjednoczone tutaj jako sojusznik muszą się uwiarygodnić, ale żeby się uwiarygodnić, musimy się tego domagać, musimy twardo to stawiać. A więc po pierwsze, niezależnie od tych gwarancji nuklearnych, o których panowie mówicie, to jest bardzo istotne oczywiście, to jest po pierwsze uzyskać. Po drugie, właśnie skoro wojska Stanów Zjednoczonych mogą dotrzeć bardzo późno tutaj, względu na to, że docierać będą z kontynentu amerykańskiego. Niewykluczone jest także, że ten proces zostanie zakłócony przez Rosjan. Takie możliwości mają na Oceanie Atlantyckim, ale także tutaj bezpośrednio przy docieraniu do portów, gdzie będą rozładowywać ten w portach niemieckich. My takich możliwości, żeby tutaj ten bezpośrednio do naszych portów ten sprzęt dotarł, nie posiadamy. W związku z tym także ograniczony jest tutaj dopływ, jeżeli chodzi o ciśnienie duńskie. To jest bardzo wąskie gardło, też tam jest niemożliwe, żeby tamtędy można było, Rosjanie to na pewno zablokują. W związku z tym potrzebne nam, co Stany Zjednoczone mogą użyć w trybie, który nas najbardziej interesuje, a więc w adekwatnym czasie, to jest siły powietrzne. I żeby zagwarantować doprowadzenia tej całej operacji obronnej, panowanie w powietrzu, żeby przeciwdziałać, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta przestrzeń została zagospodarowana przez potencjał rosyjski. Oczywiście, jeżeli Rosja rozpocznie działania, wojnę zaskoczenia, a takie zdolności posiada, spłaszczyły się, jak to panowie też mówicie w tym swoim opracowaniu i tej konferencji, którą oglądałem, spłaszczyło się dzisiaj przejście od pokoju do wojny, a więc zaskoczenie, te zdolności zaskoczeniowe, które zresztą Rosjanie to nie tylko na papierze posiadają, oni to praktycznie ćwiczą, cały czas demonstrują fizycznie, mogą przejść do działań ofensywnych, w związku z tym i to na dużą skalę i na każdym etapie drabiny eskalacyjnej, to tego wykluczyć nie można, to Stany Zjednoczone posiadające potencjał tutaj rakietowy, ale także potencjał sił powietrznych, powinny udzielić nam wsparcia. I tego potrzebujemy komponentu, jeżeli mamy prowadzić tą wojnę, o której panowie mówicie. Chociaż ja osobiście stoję na stanowisku, że dzisiaj, biorąc pod uwagę stan infrastruktury terenowej, która jest na wschód od Wisły, także przygotowanie kadr, wyszkolenie wojsk, usprzętowienie. My nie jesteśmy gotowi do prowadzenia takiej wojny, o której panowie mówicie. Nie jesteśmy. I to jest proces, który musimy dochodzić latami. Oczywiście to trzeba założyć. Dzisiaj musimy realnie oceniać te nasze możliwości i warunki, żeby podjąć taki wysiłek, to w pierwszej kolejności musimy zbudować element tarczy, czyli coś, co zatrzyma na tych kierunkach operacyjnych potencjał uderzeniowy armii rosyjskiej w strefie tej operacyjnej, taktycznej operacyjnej, czyli na głębokość do 70-80 km od granicy.
I tutaj trzeba zbudować obronę w oparciu o miejscowości, przesmyki, różnego rodzaju terenowe ograniczenia, ograniczenia ruchu wojsk, które powodują, że przeciwnik będzie musiał maszerować w kolumnach i tak dalej, czy też nie będzie mógł się rozwijać, rozprzestrzeniać, tak żeby do tego właśnie nie pozwolić do takich działań, zbudować w tej przestrzeni w oparciu o siły wojsk obrony terytorialnej, tych wojsk obrony terytorialnej musimy mieć zdecydowanie więcej niż posiadamy, odwrotnie do potencjału wojsk operacyjnych, to jest według moich obliczeń na północno-wschodnim teatrze, czyli na wschód od Bugu, które bo takie opracowanie popełniłem, pokazuje, że tam potrzeba jest około tych 16 brygad obrony terytorialnej, żeby tą właśnie przestrzeń, ten zagospodarowania, stworzyć taką swoistą sieć, które będą bronione przez wojska obrony terytorialnej w oparciu właśnie miejscowości, połączone na ta sieć ze sobą ogniem krzyżowym, przeciwpancernym, wielopłaszczyznowym. To, co panowie też mówicie, a więc drony, amunicja krążąca, środki naziemne i posiadające te struktury wielodomenowe, czyli te struktury pododdziału powinny być już przygotowane zawczasu do prowadzenia wielodomenowej obrony przeciwlotniczej, przeciwpancernej, przeciwdronowej, przeciwśmigłowcowej i tak dalej, i tak dalej. Też połączone określonym systemem łączności, ale nie stacjonarnej, czyli łączności, która będzie w oparciu zbudowana o światłowody w taki sposób, żeby w tym pierwszym etapie wojny, kiedy Rosjanie użyją, ich celem będzie uderzenie powietrzno-lądowe, czyli rozpoczęcie powietrzno-rakietowe i walki radioelektroniczne, będzie oślepienie, obezwładnienie systemów dowodzenia, kierowania, infrastruktury krytycznej. Więc tych wszystkich elementów tak zwanego pierwszej kolejności uderzenia, w związku z tym na pewno na pewnym okresie czasu nastąpi w ogóle poważne zakłócenie w całym systemie, ale też nawet obezwładnienia naszego może nastąpić systemu, jeżeli on nie będzie odporny, nieprzygotowany na tego typu działania. W związku z tym te struktury obrony terytorialnej tam na miejscu muszą prowadzić obronę, powtarzam, węzłów, tych, które są istotne z punktu widzenia w terenie, najistotniejsze w obronie, w taki sposób, żeby nie dopuścić do tego, że przeciwnik przedostał się w głąb, ale nawet jeżeli się przedostanie to w głąb taktyczną, czy nawet operacyjną, żeby go tam rozdrobnić, osłabić i zatrzymać. To wszystko powinno być wspomagane oczywiście przez uderzenia lotnicze, przez uderzenia, mając jeszcze raz powtarzam, ten komponent amerykański, co jest bardzo istotne, bo nasze siły powietrzne nie będą w stanie tu zagwarantować nam w jakimkolwiek wymiarze panowanie w powietrzu. I następnie część tych sił z obrony wojsk obrony terytorialnej, co panowie proponujecie, jeżeli chodzi o Brygadę Desantowo-Szturmową i 25. Brygadę Aeromobilną z centrum Polski, że tam ona powinna tego typu działania prowadzić, to ja uważam, że ze składu właśnie każdego batalionu powinna być przygotowana jedna kompania do działań mobilnych, rozproszonych, czyli tu jest obrona, ale jeszcze w tej przestrzeni, niezależnie od tego, że jest tam oddział wydzielony z wojsk operacyjnych, to jest brygada zmechanizowana, ale także pułki rozpoznawcze, które też w tej przestrzeni powinny działać, więc rozpoznanie jest Z każdego batalionu jest wydzielona taka kompania do działań mobilnych w tej przestrzeni, rozproszonych, które by wiązały, oddziaływały na tyły przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Czyli to ma być, a wojska operacyjne mają być odsunięte od granicy maksymalnie. Tutaj 16. Dywizja się kłania jak najbardziej, 12. Dywizja też nie jest najlepiej położona. Ona jest rozciągnięta i w ogóle w fatalnym ugrupowaniu, jeżeli chodzi o granicę państwową z Wodem Kaliningradzkim, a ta wzdłuż czy blisko wybrzeża morskiego. Więc ta dywizja powinna się znaleźć poza zasięgiem ognia artylerii, bo inaczej, jeżeli ona tam będzie, gdzie jest, a zresztą
Po 16 mówimy zwłaszcza, tak, prawda? To nas pożar nie wyjdzie. A po drugie, jeszcze istotne jest, że w wojskach operacyjnych, niezależnie od tego wszystkiego, że powinny być zmiany strukturalne, organizacyjne i tak dalej, o czym jeszcze będę mówił. Natomiast wojska te powinny mieć zagwarantowaną też pełną zdolność bojową i dalej to także gotowość bojową, ale z drugiej strony, przepraszam, gotowość bojową i alarmową. Czyli inaczej mówiąc, jednostki nie mogą być także w takiej sytuacji, gdzie w koszarach nie ma ludzi. Przecież wiemy dobrze, że w godzinie 15 wszyscy zamykają sobie sejfy czy szafy i koszary wychodzą, kończą swoją pracę. Pracę, powtarzam, a to jest służba. Słusznie podnosicie problem, że nastąpiła deprecjacja zawodu oficera, zawodu żołnierza zawodowego w ogóle, w ten sposób, że jest on traktowany jako prawie że pracownik cywilny, czyli przychodzi na rano na godzinę 8 do pracy i o godzinie 15 opuszcza koszary. Jeżeli on jest oczywiście w koszarach, na poligonach tutaj, mam nadzieję, że na poligonach nie ćwiczą do 15 i później jest odbój i później mieszkają w hotelach. Także zresztą szef sztabu generalnego obejmował dowodzenie, to mówił, że będzie wyprowadzał wojsko z komfortu. No to nie wiem, jak ten proces tutaj został, czy został rozpoczęty i czy jakimś efektem się zakończył. Ale wojsko zostało odwojskowione. W tej przestrzeni, kiedy się znajdujemy, ma obowiązywać pełna gotowość alarmowa, czyli gotowość do natychmiastowego wyjścia. Czyli w ciągu godziny jednostki znajdujące się w tej przestrzeni powinny opuścić koszary, co najmniej. Rosjanie posiadają zdolność przechodzenia do działań ofensywnych bezpośrednio z kosza, rejonu stałej dyslokacji. Jeżeli panowie popatrzycie z lotu ptaka na rejony dyslokacji armii rosyjskiej w zachodnim okręgu wojskowym, to one posiadają te dyslokacyjne, dyslokacja tych wojsk ma charakter ugrupowania taktycznego, operacyjnego i strategicznego, czyli bez żadnych manewrów mogą od razu z marszu przechodzić do działań ofensywnych. I tak to jest zbudowane. To jest też element zaskoczeniowy, bardzo istotny. I posiadają duży stopień ukompletowania i zdolności techniki wojskowej, która jest sprawna, gotowa do użycia. I to samo u nas powinno być to na pierwszym miejscu, jako numer jeden, ocena zdolności alarmowej. Jaką ona jest dzisiaj jest? Obawiam się, że z tym jest bardzo źle. W związku z tym, jak możemy zbudować te zdolności ostraszające i przeciwzgłuszeniowe, czy też dysponować tymi zdolnościami. To jest bardzo istotne. Dyslokacja i te zdolności. I teraz wojska operacyjne odsunięte od granicy powinny być, kształt polski, jak popatrzymy, jest to koło. Czyli inaczej, wojska operacyjne powinny być bliżej środka, czyli żeby wychodziły na kierunki, właśnie miały zdolność manewrowania. Nie ma żadnej możliwości, wojska operacyjne mają możliwości, jeżeli one są położone wzdłuż granicy państwowej. To jest manewr bardzo ograniczony. Praktycznie trzeba wykonać jeszcze coś takiego, jak cofnąć się do tyłu, przyjąć pewne ugrupowanie. Czyli praktycznie rzecz biorąc, to, żeby wykonać tego typu działania, wojska te nie są w stanie dzisiaj, biorąc pod uwagę dyslokację, takie działania podjąć. To jest fizycznie niemożliwe. Ja wiem jako dowódca, a także z punktu widzenia infrastruktury, bo mamy za mało dróg rokadowych, które właśnie cuną do manewru wzdłuż frontu. Budujemy w dalszym ciągu, to o czym niejednokrotnie mówiłem, infrastrukturę odfrontową czy dofrontową, która służy działaniom ofensywnym. I to naprawdę, a ogranicza możliwości działania w obronie. I to jest to, czyli wojska operacyjne odsunięte, żeby mogły wykonywać teraz w wypadku, gdyby teraz przeciwnik zostanie osłabiony na tyle dostatecznie, mając przewagę w powietrzu, jeszcze raz zagwarantowaną przez sojuszników, ja niczego bym tu nie oczekiwał w pierwszym etapie wojny, tylko właśnie tego wsparcia, tego komponentu i kosmiczny, w wymiarze też domenie kosmicznej, i domenie powietrznej, oczekiwałbym tego wsparcia. W wymiarze lądowym uważam, że jesteśmy w stanie zbudować
tą dostateczną wystarczalność obronną państwa. Jesteśmy w stanie zbudować. I teraz wojska operacyjne po zatrzymaniu, ta tarcza jak zadziała i ci żołnierze tam na miejscu, oni się wychowują, oni się tam kształtują, bronią z własnej ojcowizny, są zmotywowani. Oczywiście trzeba brać pod uwagę możliwości, jakie są, jeżeli chodzi o zaludnienie. To jest bardzo istotne i popatrzymy tam, gdzie są największe potrzeby, mówiąc teraz o tego typu działania, tam jest najmniejsze zaludnienie. W związku z tym przygotowania obronne państwa, i to chcę z całą siłą podkreślić, muszą być spójne z jego rozwojem. Czyli inaczej mówią, przygotowania obronne mają służyć rozwojowi państwa i społeczeństwa. W związku z tym tam trzeba w tych obszarach inwestować. Tam trzeba budować infrastrukturę, która sprzyja inwestycjom. Czy tak jest? Przez te lat 30 praktycznie ten obszar był najbardziej zaniedbany. Zaniedbany był. Jeszcze nawet prosta rzecz, jakim były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012. Jestem trochę usportowiony, a więc mój brat grał w reprezentacji Polski. Budowano stadiony, no prosta rzecz. Proszę zobaczyć, wszystko lokowano, nie wybudowano stadionów pod euro w Białymstoku, żeby poprawić, o, lotnisko powstało przy okazji, żeby drogi powstały. Nie, budowano tu gdzie? Poznań, Wrocław, tak? Warszawa. Lokowano w tej przestrzeni, która nie miała z punktu widzenia obronnego większego znaczenia. Czyli praktycznie rzecz biorąc, te inwestycje, które tam są i które powinny być tam dedykowane, one powinny tam być cały główny wysiłek państwa skierowany. Jest coś takiego, strategia zrównoważonego rozwoju. Nie, nie zrównoważonego. Trzeba najpierw zbudować, doprowadzić do równowagi, czyli tam trzeba zainwestować, tam przenieść główny wysiłek, żeby tam oficerowie robili kariery, żeby tam jednostki one powstawały, żeby tam potencjał powstał na miejscu, bo to, co panowie mówicie, ludzie decydują, ludzie. Jaki będzie pożytek z tej brygady, którą tam ludzie... Ja próbowałem, panie doktorze, w 1991 roku, jak pan mówi o moim dowodzeniu, przyjąłem dowodzenie warszawskim okręgiem, no i właśnie pierwsza to pojechałem, polegała mi 6. Brygada desantowo-szturmowa w Krakowie. Pojechałem tam właśnie, bo byłem ciekaw, no, chciałem zobaczyć tą elitę Wojska Polskiego. No i byłem niezwykle zaskoczony, że ci oficerowie tam, kadra, cała kadra, wszyscy od podoficera do pułkownika, dowodził wtedy pułkownik Sokół tą brygadą, wyrośli w tej brygadzie. Oni nie widzieli wojska, oni nie znali wojska, bo rozwijali się w własnym sosie, nie mieli szacunku do zmechanizowanych, do pancernych. Tak, uważali, że są a priori najlepsi w siłach zbrojnych i tutaj. I pierwsze ćwiczenia, które im zrobiłem na Pustyni Błędowskiej, wtedy jeszcze to był poligon i tak dalej, dzisiaj już tam nie ma poligonu, no to im uświadomiłem, gdzie oni są. No i kiedy doszło do takiej sytuacji, że no stwierdziłem, że no z nimi tu nic nie ugram, nie posuną się do przodu. Oni są zasklepieni tak do tego stopnia, że jakiekolwiek działanie nie przyniosą rezultatu, żeby oni zmienili percepcję, myślenie. A to, co jest w głowach, to jest najistotniejsze. W związku z tym zaproponowałem pułkownikowi Sokołowi przejście na zastępcę dowódcy dywizji do Legionowa. Dowódcy batalionu z Bielska Białej na dowódcę pułku do Żagania. Oczywiście po kursie, bo to nie było tak kiedyś, że z marszu przystępowało się do dowodzenia. Się przygotowało najpierw do tego, trzeba było się sprawdzić i tak jeszcze odbyć kurs i praktykę i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni odmówili. Ja powiedziałem, otwieram się z przerwami kariery, będziecie generałem, ja inaczej, ja nie widzę. Wszyscy odmówili, proszę sobie wyobrazić. Odmówili. Więc pytanie, jaki dzisiaj jest stan świadomości tych ludzi? Jak tam tak przenieść? No to oczywiście to nie jest, to jest sprzęt, to jest bardzo proste, ale ludzie, którzy by chcieli się oderwać od tego matecznika, dzisiaj nie wiem, czy ta polityka kadrowa jest taka, tak prowadzona, że dowódca batalionu jest dowódcą brygady. Ja nie widziałem tej przestrzeni, żeby jakiś
komandos z tych jednostek został dowódcą brygady zmechanizowany. Czyli to wróciło do normy znowu, tak jak było. Wszyscy w własnym sosie. Nie ma tej rotacji kadrowej, o której też panowie mówicie, o szkolnictwo wojskowe. Tak, tak, przecież to wszystko było. Mnie też szkolnictwo wojskowe podlegało, że wykładowcą zostawali najlepsi praktycy. Ale to było przejściowe. Oni musieli od siebie sprzedać to, czyli inaczej oddać państwu, przekazując wiedzę tym młodym adeptom wojskowym, przyszłym oficerom tą wiedzę. A tak było też w szkolnictwie wojskowym, że kadra tam od podporucznika do odejścia na emeryturę, nie znając wojska kompletnie. Czy to zostało też przemodelowane? Myśmy pracowali taki model. Nie wiem, jak dzisiaj to wygląda, ale wiem, że szkolnictwo wojskowe mocno zostało skomercjalizowane, czyli tam się po prostu wszystko robi, żeby zarabiać, ale nie myśleć o tym, jak kształtować postawy, jak kształtować świadomość, wiedzę, że ten oficer to chce stanowić elitę. Powinniśmy do tego wrócić. Czy wróciliśmy? No, obawiam się, że nie. To zresztą, co panowie podnosicie w swoim raporcie, jest bolesne, to jest smutne, to jest bolesne bardzo. To jest bardzo bolesne. Ja to zresztą widzę. To trudno, żeby... Ja tam nie jestem, ale to widzę. Ja to widzę w tej przestrzeni, jak wygląda dzisiaj ten... Ale wracając do tego tematu. Czyli tam trzeba zagospodarować tą przestrzeń. To rozwój, czyli budowanie potencjału obronnego państwa, czyli te sił zbrojnych musi być spójny z rozwojem gospodarczym. To wszystko musi być spójne. To musi być jak najmniejszym kosztem, o którym panowie mówicie. Bo tam są potężne pieniądze, trwonione, czy nacjonalizowane, niewykorzystywane tak, że to ma jednocześnie służyć obronie państwa. Budujemy drogi, autostrady, drogi. Jak to się wpisuje w plan obrony państwa? To pytanie sobie na początku trzeba zadawać i tak dalej. Czyli obrona państwa, jeżeli chodzi o siły zbrojne, dzisiaj ja to tak widzę, to jeszcze raz powtarzam, to jest też poparte jakąś praktyką i doświadczeniem, że trzeba powinna mieć charakter obrony na miejscu mobilnej tej poddziału obrony terytorialnej, tworzącej swoistą tarczę, czyli obronę przeciwpancerną, przeciwlotniczą i tak dalej, która osłabi, która rozdrobni, która zatrzyma potencjał wojsk uderzeniowych agresora, mając przewagę, zagwarantowaną przewagę w powietrzu poprzez udział tutaj wojsk sojuszniczych. Czy Amerykanie na to pójdą? No to jest pytanie. Tak. No my staramy się przedstawić metodę, jak... Znaczy mam trzy pomysły, to od razu może tak powiem. To jest, ale myślę, to trzeba robić. To nie jest tak, że my powinniśmy przychodzić do tego, że no nie, tego nie zrobią, tak. bo oni nie chcą się wikłać, oni bardzo są, by najlepiej to czynić rękami. No nie, takie myślenie nie. My mamy twardo stawiać tutaj, w tej zakresie określone warunki, jeżeli jesteśmy biorcą techniki amerykańskiej. Jest tutaj potężne pieniądze, tam zostawiamy za oceanem, zakupując technikę amerykańską. To też jest dyskusyjne, czy do końca wszystko jest trafne, ale to wszystko musi być na określonych warunkach. Te warunki my powinniśmy stawiać. Tak, to prawda. No nie stawiamy chyba za bardzo, właśnie w kontekście planów operacyjnych. Właśnie tego powiedziałem, że tym takim, można powiedzieć, warunkiem skuteczności obrony państwa w ogóle jest polityka zagraniczna. Tak. To jest polityka zagraniczna. Przy czym mówiąc o konkretach, ja szczerze mówiąc uważam, że Amerykanie od kilku lat uważają, że my niekompetentnie podchodzimy do wojska naszego. W związku z tym tracą wiarę i zainteresowanie we współpracy realnej, poza oczywiście tam hasłami politycznymi. Natomiast gdybyśmy pokazali, że budujemy naprawdę armię nowego wzoru i mamy kompetentnie w wymiarze lądowym, bo oni się boją tego wymiaru lądowego, swoich ofiar, że my jesteśmy w stanie, to bylibyśmy kompetentnym sojusznikiem na tych obrzeżach wpływów amerykańskich. Ale jeszcze raz powtarzam, to początkiem powinna być strategia. My to musimy jasno, to trzeba pokazać właśnie. Ten udział amerykański to jako niezbędny komponent i to, co też panowie podnosicie, jeżeli chodzi o Litwę. Ja jestem za tym, żeby tam wojska amerykańskie były, żebyśmy tam naszych wojsk nie pchali. Bo dlatego, że po pierwsze jest też taki, jest kompleks w społeczeństwie litewskim, kompleks Polaków. To trzeba też uwzględniać, aspekt społeczny, że Litwini będą nas postrzegać jako okupantów.
Ja to mówię z całą otwartością. To, co się dzieje, jak traktowana jest nasza mniejszość, Polska przecież, na Litwie. No więc to też jest postrzegana tak jako niechciane dziecko i tak dalej. Więc po pierwsze, czy to społeczeństwo, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy społeczeństwo litewskie jest przygotowane do tego, żeby tam nasze wojska stacjonowały, żeby tutaj jakiś też mieć tą, ten, stworzyć dylemat dla obwodu Kaliningrad, potencjału w obwodzie kaliningradzkim. To jest kluczowe to pytanie, bo jeżeli tej akceptacji społecznej, to Rosjanie to wykorzystają. Tak, no tak. Będą prowadzić destrukcję i będą podsycać, a wiadomo, że mniejszość polska całą sympatią dla nich jest, była bardzo prorosyjska. Tak, no tak. Więc będą grać tutaj nawet, zresztą tak, jak to się dzieje w społeczeństwie ukraińskim. Bo to, że budowana jest tożsamość dzisiaj relacji ukraińsko-polskich na banderze i na banderowcach, to jest podrzucone przez Rosjan. A myśmy się w tym zakresie stali bierni. Zamiast budować tożsamość na petruli, na tym, co robił Piłsudski i tak dalej, na wspólnych działaniach, walce z bolszewikami, czy w tej przestrzeni coś się tutaj pojawia. Tak. No, jeszcze panie generale, nawiązując do tego, także myślimy sobie, że pokazując kompetencje swoje i rozwijając kierunkowo swoje siły zbrojne, żeby Amerykanie zobaczyli samodzielność myślenia i mądre inwestowanie, to będzie im łatwiej nam przyjść z pomocą, zwłaszcza w tylko siłach lotniczych i kosmicznych zdolnościach. Ale jeszcze na dodatek, moim zdaniem, jeszcze można to wzmocnić, a przy okazji wzmocnić swoją obronę, jeżeli tak jak podzieliliśmy, to oczywiście do dyskusji, podzieliliśmy tę strefę wojny na sektory, prawda? No jeżeli my się skoncentrujemy, żeby ten system programu NAREW, czyli obrona przeciwlotnicza, tak żeby Rosjanie nie wisieli nad nami cały czas śmigłowcami i lotnictwem pola walki, wsparcia pola walki, to żebyśmy w tej strefie kluczowej, to o rozstrzygnięciach, gdzie ta strefa, też w sumie chciałem jeszcze porozmawiać trochę o geografii wojskowej Polski z panem, to żeby Amerykanie zobaczyli, że my kompetentnie tam rozwijamy te zdolności, żeby tworzyć zlokalizowane przewagi i radzić sobie również z tym, żeby Rosjanie nie mieli wszędzie kompletnej dominacji w powietrzu, nawet zanim Amerykanie przyjdą, bo Amerykanom będzie ciężko nawet przyjść tym lotnictwem, jeżeli my od razu po dwóch minutach nie będziemy nic mieli do powiedzenia na polu walki. Tak? I to jest, w ogóle to trzeba, panie generale, bo pan czas leci i się martwię, że nie pogadamy, nie porozmawiamy o tym. Ja tylko dwa zdania na osie, to co tak. Pan dotknął istotniejszy. Tak, oczywiście tutaj można powiedzieć, jakie zdolności, na pewno to jest, co jest fundamentalne, musimy mieć przewagę świadomościową. To jest najbardziej fundamentalne. To jest oczywiście dowodzenie siłami zbrojnymi, które spina wielodomenowe te obszary, te wszystkie przestrzenie i tak dalej, i środki, które tam realnie podejmować w czasie decyzji. To jest kolejny element, to są struktury organizacji, odporność na wielu płaszczyznach. I tak, to są zmiany strukturalne, organizacyjne. Te struktury sił zbrojnych są skostniałe. One praktycznie nie przeszły żadnej transformacji od czasów Ludowego Wojska Polskiego. To są tylko działania kosmetyczne. Tu w ogóle nie uwzględniło się te procesy, które i perspektywę zmian, które w tej przestrzeni nas następują, czy następowały i tak dalej. To wszystko skostniało, zastygło. To są działania pozorne z reguły. Naprawdę, nie przynoszącego żadnej efektu dodanego, podnoszącej zdolności. I kolejna rzecz, to nie tylko zakup techniki, powtarzam, egzemplarza, to jest technika, czołg, samolot stanowi element systemu walki, czyli wokół tego czołgu jest jeszcze wiele komponentów, które świadczą o tym, czy on jest efektywnie będzie wykorzystany na polu walki, czy nie. Czy tak jest? Tak nie jest. Czyli nawet nie zbudowaliśmy wyspowych zdolności w pewnych rodzajach broni, już mówię o rodzajach broni, a także i wsparcia, bo wsparcie bojowe to jest wojska inżynieryjne. I tak możemy tutaj wiele rzeczy. I gdzie jakiejkolwiek przestrzeni dotkniemy, tam się wszystko nie spina. A przeciwnik będzie uderzał w najsłabsze miejsca, nie będzie uderzał w najmocniejsze miejsca. Więc to się będzie rozsypywać. Nie będzie. Tak.
przestanie funkcjonować. To jest klucz, prawda, panie generale? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeżeli tego nie będzie, to nic z tego nie wydarzy. Samo kupowanie techniki nic nie daje. Nic nie daje. Niech to wybrzmi z ust profesjonalnego oficera, prawda, który zawsze się spełnił w wojsku. I do tego teren, jeszcze do tego zaraz przejdziemy, teren musi, bo to jest na tym działem, czyli dostępność bojowa terenu, to musi być adekwatne. Cóż z tego, że ten czołg będzie miał takie parametry, ale przecież nasz teren, trzeba to też wiedzieć, że on każdej pory roku jest inny. Tak. A zwłaszcza na wschód od Wisły, prawda? Dokładnie, też jest inny niż jesienią, na popatrzmy jesienią, co się dzieje. To te czołgi, po prostu ja zresztą te scenki pamiętamy z II wojny światowej, jak Niemcy grzęźli gdzieś tam pod i tak dalej. Te czołgi się grzebały i zostały. Ja na poligonie wędrzyńskim, panie doktorze, mój kolega skończył karierę na dowódcy batalionu. Tam miał zorganizować batalion czołgów w obronie, obronę batalion czołgów i tak dalej. Na Wędrzyńskim to jest na Trześniówek, tutaj Trzemeszno. Ja na pamięć znam te wszystkie krzaczki. Tak, może one już wyrosły, ale kierunki znam. I miejscowości. I on posadowił ten w takim wzniesieniu na ten batalion. Taki wgląd był w dolinę. I popadał w nocy deszcz, to było w maju. I proszę sobie wyobrazić, że ten batalion, jak padła komenda wznowić natarcie z bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, czołgi nie ruszyły. Przyssały się tymi dnami, tam była glina. I po prostu przyssało. Batalion nie drgnął. Ciągniki wyciągały, 3 ciągniki, 1 czołg. Tak. I to wszystko trzeba uwzględniać. Jeżeli a nie jest się w tym terenie, a ćwiczy się tylko na poligonach, tak jest, i tylko tam, i jeszcze się nie zasypuje okopów, które wykopane zostały 10 lat temu, wszyscy włażą w to samo miejsce, krzaczorami to już one obrosły, te okopy czołgowe, i się stamtąd strzelano, to ja bardzo przepraszam. Tak jest, to jest właśnie, to jest istotne. Więc ćwiczenia trzeba prowadzić, tylko poligon ma być, i to powinna być decyzja ministra obrony narodowej. Poligony są do strzelań bojowych i do ćwiczeń z amunicją bojową. Resztę prowadzić w otwartych tam rejonach odpowiedzialności. Szkieletowych tak dużo ćwiczeń. Szkieletowych, tak dowódczo-sztabowych, wieloszczeblowych, szkieletowych. Wycieczki terenowe, oglądanie tak terenu. Tak, gry wojenne w terenie, podróże geograficzno-wojskowe, rozważania, dyskusje, rekonesanse. I tak to jest. Wszystko ma się tam przetwarzać i tam trzeba to wszystko przygotowywać, czyli obrona ma być zawczasu przygotowana. W czasie pokoju nie będzie czasu na jakiekolwiek ruchy, nie będzie. Tak jest. Determinantem dzisiaj współczesnej wojny jest czas. Jeżeli przegramy z czasem, przegramy wojnę, nic nie zrobimy. I przykładów jest tego masę. Czas. Czas nas goni. Tak, panie generale, no, mówiłem naszym widzom, że lubimy z sobą rozmawiać. Ja będę musiał poprosić o kolejny odcinek, bo chyba dopiero żeśmy dotknęli wierzchu. Ja mam to do siebie, że ja się rozgrzewam. Nie, świetnie. Właśnie o to chodzi. Naprawdę. Już jak przestaniemy teraz nagrywać, to będę pana namawiał i obiecuję to widzom, że zrobię wszystko, żeby pana generała namówić na kolejne, bo musimy trochę o tym porozmawiać głębiej. Jestem. Więc tutaj, oczywiście teraz jeszcze nie dotknąłem tej właśnie, bo miałem to przejść o tej obronie bardzo krótkiego zasięgu. To jest oczywiście najistotniejsza rzecz. Nie średniego zasięgu, bo to on dotyczy żadne państwo nie zostało zniszczone w wyniku uderzeń rakietowych. Nie znam żadnego przypadku wojen, ani na Bliskim Wschodzie, które rakiety wyrządziły tak dużą krzywdę, mówiąc kolokwialnie, czy też obezwładniły potencjał wojsk czy sił zbrojnych. To oczywiście będzie, punktowe są uderzenia w infrastrukturę, one osłabiają, one oczywiście deorganizują, prowadzą chaos, ale nie osłabiają siły zbrojne. Siły zbrojne w związku z tym istotne jest właśnie to, co pan mówi. Bardzo krótki zasięg. Obrona przeciwlotnicza, czyli program NAREW, który powinien być w pierwszej kolejności budowany, bo się buduje obronę przeciwlotniczą od dołu, nie od góry. Tak się buduje dom. Dom się nie buduje od dachu. Dom się od dołu, żeby zapewnić siłą zbrojną osłonę właśnie zwalczania celów powietrznych, które będą
które siła będzie skierowana na właśnie wojska operacyjne, głównie wojska tak operacyjne, które będzie też niedopuszczenia ich do podejścia odwodów, odcięcie drugich rzutów, tak odcięcia zapasów i tak dalej, linii. Ograniczenie rozpoznania, jak żyli nie dokładnie tak. A tak. Więc to jest wszystko istotne, ale też będą uderzać w takie istotne elementy, które są infrastrukturę obronną państwa też, ale w wymiarze jakim? Lokalnym. Lokalnym. Tak, też tak, takie tak. Uderzenia będą wykonywane i tak dalej. W związku z tym trzeba o tym wiedzieć. I też infrastruktura, mosty, wiadukty i tak dalej, tam gdzie jest to istotne z punktu widzenia dynamiki działania wojsk, manewru działania wojsk. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Panie generale, musimy, bo już rozmawiamy godzinę prawie, musimy kończyć, ale obiecuję, że będę pana namawiał. Na razie bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był pan generał dywizji Leon Komornicki. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo, panie doktorze, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli że taka możliwość będzie. Pan mnie zaprosi, oczywiście będę uczestniczył. Dobrze, dziękuję. Koniecznie. Mi się bardzo podobało, więc trzymam za słowo. Bardzo dziękuję wszystkim naszym widzom. Pozostańcie z nami. Strategy in Future, Jacek Bartosiak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.